znakomitego w ostatnim czasie Igora Jakubowskiego. Silny Mateusz Kowalczyk. Wczoraj oczywiście Kowalczyk zwyciężył Artura Kulewicza. A Igor Jakubowski Sebastiana Rachuta. Kibice boksu olimpijskiego w Polsce na pewno z dużą uwagą będą patrzyli na to, co potrafi Igor Jakubowski. Czy cały czas jest tak dobrze dysponowany, jak był na Mistrzostwach Polski, jak był na Mistrzostwach Unii Europejskiej, gdzie nie miał sobie równych, a przecież ten pięściarz jeszcze parę lat temu walczył w wadze średniej. PKB Poznań, wspominałem o tym klubie, bo to klub, który związany był, z którym związany był również Igor Jakubowski. Kowalczyk jest twardym mężczyzną, to pokazywały wczoraj. Igor Jakubowski też jest w trudnej sytuacji pod tym względem, że jest taka stara zasada, przecież bij mistrza i tutaj każdy zawodnik odważny, który wyjdzie do ringu z Jakubowskim, będzie marzył o tym, żeby tego zawodnika pokonać, żeby mieć na rozkładzie człowieka, który sięgał po triumfy na arenie międzynarodowej. A to też jest znak dla Igora, że konkurencja w kraju nie będzie spała. No i na razie Kowalczyk paraliżuje zupełnie Igora Jakubowskiego. Paraliżuje w tym względzie, że szybko podchodzi i stara się klinczować, stopować tempo walki. Nie daje czasu, nie daje możliwości, miejsca Jakubowskiemu do swobodnego boksowania. O, ależ to ładnie wymyślił Jakubowski. Poszedł do przodu właśnie chcąc klinczować Mateusz Kowalczyk, a Jakubowski wystrzelił od razu prawym. A on jest groźny, niesamowicie groźny jest Igor Jakubowski. Kowalczyk wie, że musi boksować w taki może nie do końca ładny sposób, ale to jest jedyna opcja i jedyna droga do tego, żeby Jakubowski nie był bezkarny w ofensywie. Ale takie walki Igor toczył też na Mistrzostwach Polski, pamiętam. I potrafił znaleźć sposób na to, żeby tego typu pięściarzy uspokoić, lewy, prawy Igora. Uspokaja sędzia ringowy Mateusza Kowalczyka. Pierwsza runda wygrana przez Igora Jakubowskiego, nie ma tutaj wątpliwości. No ale ma w końcu testy i egzamin Igor Jakubowski. Igor Jakubowski z Konina. Konin też miasto bokserskie, bo z tym miastem związany jest chociażby Patryk Szymański, zawodnik boksu zawodowego już, który boksuje w Global Boxing. A po drugiej stronie Mateusz Kowalczyk, Kleofas Katowice. Trener chce pobudzić Mateusza. Pobudzenie to rzecz jedna potrzebna z całą pewnością, ale także trzeba być szalenie uważnym, gdy staje się do rywalizacji z Igorem Jakubowskim, który wygrywa przed czasem, mówiąc krótko, dużą ilość walk. Przestrzelił Kowalczyk lewym sierpowym, od razu dostaje kontrę ciosem prawym. Dużo widzi Igor Jakubowski i pięściarzy nieskoordynowanych potrafi karcić właśnie niemocnymi ciosami, bo ta kontra prawa nie była przecież mocna, ale widoczna, deprymująca przeciwnika, wzbudzająca jeszcze dodatkową irytację w rywalu, choć Kowalczyk zdaje się cały czas ma chęci do tego, żeby
z Jakubowskim rywalizować i jest pierwsze ostrzeżenie, no to musiało nastąpić i w zasadzie gdyby sędzia był nadgorliwy, to już pierwsza runda mogłaby w ten sposób wyglądać. Ale on ma refleks Jakubowski, no tylko strzela Kowalczyk od razu, delikatne odchylenie. Zresztą Igor to jest taka pozytywna postać z tego, co widzę, z tego, co obserwuję. Znowu chciał uderzyć prawą kontrą Jakubowski. Chyba nie podoba mu się akurat takie rozwiązywanie walki przez Kowalczyka, bo on wolałby mieć swobodę do boksowania. Chyba ani razu jeszcze Kowalczyk na dobre, tak na poważnie nie trafił Igora Jakubowskiego. Długo czekaliśmy na to, żeby zobaczyć Igora Jakubowskiego między linami, bo wczoraj z Sebastianem Rachutem, no to była walka kolegów klubowych i trenerzy podjęli decyzję, żeby poddać Sebastiana Rachuta i żeby Jakubowski wygrał walkowerem. Wcześniej przez techniczny nokaut Igor pokonał Oskara Bielskiego, z kolei Kowalczyk zwyciężył Kulewicza, a wcześniej pokonał Artura Bulika. Dla obu jest to walka numer 3 teoretycznie. Kowalczyk może być o tyle zadowolony, że nie daje się sprowokować Igorowi Jakubowskiemu. I Igor Jakubowski nie może mu wyrządzić krzywdy, co pewnie nie wpływa pozytywnie na Igora pod tym względem, że Igor chciałby zaliczyć kolejną czasówkę. Choć trzeba zaznaczyć wyraźnie, że 2-0 w rundach jest dla Jakubowskiego. Ostatnie 3 minuty walki, a w kolejnym pojedynku zobaczymy kategorię superciężką Rogera Chryniuka i Pawła Wierzbickiego, zawodnika stąd, z Sokółki. Mówię o tym dlatego, że hala jest już praktycznie wypełniona po brzegi kibicami. Dawno, dawno nie było takiej... Oj, teraz nie... Ładnie Mateusz Kowalczyk ściągnął Igora Jakubowskiego. Igor miał problem, żeby utrzymać pozycję. No i to odejście. Leci w liny Mateusz Kowalczyk. Wracając do wcześniejszej myśli, hala wypełniona ludźmi, możemy spodziewać się bardzo gorącej atmosfery, kiedy do ringu wyjdzie Paweł Wierzbicki. No a ja jestem naprawdę zachwycony, że turniej pięściarski przyciąga kibiców. I tu należą się ukłony Pawłowi Wierzbickiemu, bo on jest magnesem na pewno sportowym, i Tomaszowi Potapczykowi, człowiekowi, który tego Pawła Wierzbickiego wykreował. Igor Jakubowski dość swobodnie, spokojnie boksuje z Mateuszem Kowalczykiem. Nie napala się na jakieś konkretne akcje, nie napala się na to, żeby za wszelką cenę jak najwięcej ciosów zadawać w kierunku Mateusza Kowalczyka. Wygrywa walkę, boksuje w sposób niezagrożony dla siebie, nie wyłapuje w ogóle ciosów, o czym już wspominałem, a te ataki, jak widać, w końcu chyba skumulowały się na Mateuszu Kowalczyku, bowiem grymas
pojawił się na jego twarzy, ale jestem ciekaw, czy będzie boksował dalej. Tam jakaś kontuzja chyba, bo ma problem z widzeniem, zdaje się, Mateusz Kowalczyk. Mocno mruży oczy. Być może któreś z tych uderzeń, jakaś obcierka rękawicą lub podobna historia spowodowała. Ten grymas bólu u Mateusza Kowalczyka i walczymy dalej. Wszedł na pewno Igor Jakubowski na wyższy poziom. Kategoria ciężka, a przez nawet moment nie był Jakubowski w opałach. Nie mówię nawet zagrożony, nie był w opałach, nie przyjął żadnego zbędnego ciosu. A przecież trzeba pamiętać, że głowa jest tylko jedna i o nią trzeba dbać. Jednak w końcówce dokręca tempo Igor Jakubowski, no i ten unik, to czucie dystansu, czucie przeciwnika. No a teraz tak, no, Kowalczyk troszeczkę nieelegancko się zachowuje, bo próbował uderzenia z główki. Ostrzeżenie drugie dla Kowalczyka, no tak nie powinno być, bo można doprowadzić do kontuzji zupełnie niepotrzebnej. Zaniepokojony Igor Jakubowski bał się o jakieś rozcięcie. No myślę, że wkurzył się Jakubowski za tę historię z ostatnich sekund, trochę niepotrzebną ze strony Mateusza Kowalczyka, bo można było przeboksować walkę bez tego incydentu. No a co by było, gdyby przykładowo doznał rozcięcia Igor Jakubowski? Wtedy byłoby nieprzyjemnie, byłoby głupio też samemu Kowalczykowi, ale nic takiego się nie wydarzyło. Chwila zwątpienia, myślę, Mateusza Kowalczyka spowodowała taką reakcję. Walka zakończona, pewne zwycięstwo Igora Jakubowskiego. Jednogłośna decyzja, myślę, że to będzie jedyny słuszny werdykt. Jednogłośna wygrana Igora Jakubowskiego. Jak się trenerowi podobał ten występ, bo wrócił do nas trener Tomasz Różański? No, Igor w swoim stylu, większy poziom techniczny, lepiej pracował na nogach. Tutaj ta walka miała taką atmosferę, taką bardzo nerwową.